Czas nadszedł, ten najwyższy czas, no, kiedy trzeba zacząć robić wyzwania od widzów. I tak się składa, że ja już mam wszystko przygotowane i możemy zacząć. Bardzo podoba mi się jedno z wyzwań, które ktoś tutaj napisał, abym przejechał Goliata Pilem P50, napisał Łukasz FH16. Wiecie, jak wygląda Pil P50, nie? Nie powiedział, żebym jakoś zajął tam fajną pozycję, czy wygrał ten wyścig. Po prostu mam przejechać tym pilem. I sam przejazd tym pilem będzie trudny, bo samochód jest mało sterowny. Tak, tym się w ogóle nie da skręcać, a w dodatku pada deszcz. Wziąłem jakiś preset, jeśli chodzi o ten wyścig. Ja pierniczę. Dobra, włączmy jakąś muzykę, żeby było weselej. Zrobiłem chyba maksymalny docisk. Pewnie tego dokładnie nie widzicie, ale ten samochód ma spoiler. O Boże, nie potrafię tego przeczytać, ale dziękuję za donate. Ten samochód ma spoiler z tyłu i spoiler gdzieś tutaj z przodu. Taki mały cip-cip. Tam jest. Ja pierniczę. Ej, podobał wam się ten cip-cip? Łukasz jak coś wymyśli. A on już kiedyś dawał jakieś wyzwanie. Chyba też robiłem coś od niego. Ciekawe rzeczy wymyśla. Ale na szczęście nie kazał mi tam nawet wygrać tym samochodem. Bylebym tylko dojechał. To znaczy, żeby wygrać, to musiałbym chyba wziąć, zmniejszyć jego klasę. Na przykład teraz mam go chyba w S1. To musiałbym zmniejszyć tą klasę do, nie wiem, A. No i jestem, znów Goliata. No oczywiście, Dawider, znów Goliata ciśniemy. Ale plus jest taki, gdy się jedzie tym samochodem, no że mogę sobie z wami w miarę normalnie rozmawiać. Nie mam presji, żeby wygrać ten wyścig. Po prostu. Zmień mu klasę i poziom trudności to wygrać. Właśnie myślę, że byłoby to możliwe wtedy. 200, prawie 300 km na godzinę. No ale widzieliście, jak ładnie wszedł w zakręt? Na pełnym gazie tutaj, zobaczcie. I to wszystko dzięki tym spoilerom. Prawie że niewidocznym, malutkim. Dużo robi. I jesteśmy. Uwaga, tyłem. Pięknie. No i superowo. Pierwsze wyzwanie ukończone. Ukończyć Goliata, przejechać Goliata Pilem P50. No, mały cip-cip dał radę. Przejedź 12 km w 3 minuty autem za max 100 tysięcy. To jest bardzo ciekawe. 12,5 km. No dobrze, szukamy tego auta do 100 tysięcy. No patrzcie, mamy Skyline'a chociażby. Kurde. Ach, co by tutaj wybrać? Może by go wziąć. Jego pewnie można, dobra, weźmiemy tego Vipera, jego można mocno wziąć, na pewno można go mocno zrobić. Viper GTS ACR z 99 roku. Myślę, że tym autem damy radę zrobić 12,5 km, dojechać do celu. Najpierw musimy go troszeczkę przerobić. Nie chodziło o to, żeby razem z modyfikacjami zmieścić się w 100 tysięcy. Nie było tam napisane odnośnie tego, żeby z modyfikacjami cinek. Nie widziałem tam takiej opcji, więc wiesz, jedź na stoku. No nie, no to będzie ciężko w tej klasie. Nie było tam napisane nic na temat tego, jak mamy, ile mamy wydać na to, więc gdzie było napisane, co było napisane? Autem max, za max 100 tysięcy, ale co za max 100 tysięcy? Z tuningiem czy bez, nie? Dokładnie opisywać wyzwania, no. Jakie mam to zinterpretować? O Jezu, co to za ławka ma z przodu? Witam i zdrowie pytam. Dziękuję, Krystian, za 15 zł. Opony. Czy wy to widzicie? Zainstalujemy tutaj mega opony, już mamy klasę S1. Dobra, dystanse. Tu możemy za... O kurde! Patrzcie, w standardzie ma tak schowane koła. Możemy go wystawić. To by był ciekawy driftowy, coś tak czuję. Patrz na to! Co tu się dzieje? Jakie szerokie, ty! Nie no, za szerokie trochę. Ja lubię, jak te samochody też jakoś fajnie wyglądają. No i co? Fajny jest. Ten spoiler taki zdupiały z tyłu. U ty! Co się stało? Posłuchajcie gnoja!
Wow! Ale on brzmi! Można ucieć sponsora? Pewnie, jak chcesz to wbijaj na sponsora Reswagen. Dziękuję za dychę. Ale posłuchajcie tego masakra, jak on brzmi! Czekajcie, wyjedziemy tak z tego centrum Horizon. I posłuchajcie, też to jest jakaś rzeźnia. Ja nie słyszałem takiego samochodu, nie? Że tak brzmiało jak ten Viper. Wyłączaj tą muzykę. O się, ty! Jaki dźwięk! Zajebisty, ty! Nie można zrobić tutaj swapa silnika. Jak ciągnik, ty! Jak młot pneumatyczny, kurde! Zajebisty! Ej, strasznie mi się podoba. Ja pierdziele, jak on brzmi! Jak młot pneumatyczny, ktoś tutaj napisał na czacie. Jak dzięcioł! Zajebisty jest, co wy chcecie! Dobra, 12,5 km, w 3,5 minuty musimy dojechać. Okej. Okay. Myślę, że do zrobienia. Mamy już 13. Także... Wow. Ja no, nie będę włączał muzyki, nie? To jest coś pięknego, ten dźwięk. Dobra. 12,8, 7, 6 i 5. Dobra, stajemy, troszeczkę się cofniemy. Powiedzmy, że stąd. I teraz tak, ja sobie włączam stoper i próbujemy dojechać do celu, zmieścić się w 3,5 minutach. Uwaga, 3, 2, 1, start. Jest presja czasu, ale spokojnie, tylko spokój nas uratuje. Dobra, ja się zamykam, posłuchajmy tego samochodu. Minuta. O kurde. Telemarkiem. Zaraz. GPS nam się popsuł. Shit. Co jest? Czemu on pokazuje... Aha, bo jadę pod prąd. Dobra. To ma sens. Dobra, zjazd z autostrady. Pod prąd, no bo... Przecież w Polsce gram, tu się tak zjeżdża. 2 minuty 13. O, shit. 2 minuty 20. O kurde. Mogę nie zdążyć. Będzie kapusta.
2 minuty 40. Dwie minuty 50. Trzy minuty 5. I cyk. Dobra. 3 minuty 12. Zobaczcie sobie, żeby nie było. Widać. Odwrócone jest na koniec. No ale jest, no. Przyłóżcie sobie lusterko do ekranu i ten, będziecie widzieć. Zrób tira na drift. No dobra, no jest. 3 minuty 12. Dziękuję bardzo, donate'ik Kevin. Co o tym myślicie? Podobnie? Taka pierdziawa trochę. No dobra, fajny był ten Viper. Nie chcę się z nim rozstawać, ale czas na następne wyzwanko. Zrób najstarszy samochód w Fordzie Horizon 4 na drift. Nie jestem w stanie zrobić tego zadania, wydaje mi się, bo... Nie wiem, który samochód jest najstarszy, a wydaje mi się, że nie wiem też... Chyba, że tutaj można filtrować jakoś samochody według wieku. Najstarszy samochód w Fordzie na drift. Spróbujmy, najpierw zobaczmy, czy dam radę. Kto to napisał? Paweł Kowal. Dostał bardzo dużo lajków, zresztą 56 to jest sporo. Ten jest chyba tam z 30. Tu jest z 31 roku. Bentley, o, na niego by było mnie prawie stać nawet. I teraz zobaczymy, czy są jakieś... Jaki jest najstarszy? O kurde! Nie stać mnie na niego, on kosztuje 10 milionów. Skąd ja ci tyle hajsu wezmę? Najstarszy samochód, na którego mnie stać, to jest ten... Właściwie go nawet mam. Ale to się chyba nie będzie liczyć, nie? No bo tu ewidentnie napisał... że to musi być najstarszy w grze, więc tego nie jestem w stanie wykonać. Pierwszy skróć na maksa, weź jakąkolwiek strefę na 3 gwiazdy, powodzenia. What? Co to ma być? Co mam w końcu zrobić? Mam zrobić na drift albo drag? To jest bardzo fajne wyzwanie, bo tutaj jakby mogę sobie wybrać. I wiecie co? Zrobimy sobie takiego jednego vana na drift. Więc tak wygląda sobie ta furgonetka w środku. Idealna na jakąś akcję do banku, na przykład do akcji w Pacific Standard w GTA Online. To nie jest... Przeważnie te V10 są 5-litrowe, a tu mamy 8-litrową V10. To jest naprawdę bardzo duży silnik. Nie wiem, na co się skusić, ale jest tutaj. Jest nawet van telewizyjny. No masę... Znaczy wiele razy ten samochód pojawiał się gdzieś tam w serialach. W filmach amerykańskich. To jest chyba malowanie drużyny A, tak mi się wydaje, nie? Jest drużyna A. Drużyna A, Scooby-Doo. Drużyna A, Scooby-Doo. A-Team, dokładnie. To bierzemy drużynę A, więc więcej osób pisze tutaj na drużynę A. Jak myślicie? Ty, to jest ten silnik z Vipera! Autentycznie! No i mamy kolejnego Vipera, nie? 1114 koni mechanicznych, tak? Mamy teraz nim... Zmiana biegów nic nie daje. Dobra, robimy ten tunik już normalny. Jedynka musi być krótka, najkrótsza. Jedynki, nie wiem w ogóle co to za wyzwanie, no ale... Opisał dobrze, opisał. Wszystko wiadomo co trzeba zrobić? Jasne. Obniżamy ciśnienie do maksa. I zaraz testujemy. Zobaczymy co... Teraz zobaczcie, jest... Tył jest maksymalnie podwyższony. Przód jest obniżony. Do maksa.
I zawieszenie jest miękkie, tak żeby mu fajnie dupa siadała przy przyspieszaniu. Uff, będzie trochę ciężko, ale damy radę. Opony są chyba spoko. Nie zainstalowaliśmy jakichś tam kozackich. Najważniejsze jest to, że mamy do niego zawieszenie driftowe. To jakby ratuje mi dupę. 125 tysięcy punktów. Ja myślę, że tym samochodem nie będzie to jakiś wielki problem. No ale... zobaczymy. O kurde. Chodziło temu z donatów o La Ferrari. Tak, pewnie ja skojarzyłem, o co chodzi. Tylko ja chyba La Ferrari nie mam. A to jest fajne auto, też mi się bardzo podoba. Dobra! Startujemy. O kurde! Nie jest tak łatwo. Ty. Nie jest tak łatwo go postawić bokiem pod dużym kątem. Na tej strefie musimy 125 tysięcy naorać. Udało się! Udało się! 3 gwiazdki! Bardzo proszę! Drużyna Ara jak zwykle robi rozpierdziel. No dokładnie. Więc to mamy. Kacper, jestem, zrobiliśmy. Skocz na pociąg, utrzymaj się przez co najmniej 3 sekundy. Bardzo ciekawe wyzwanie. 3 sekundy musimy wytrzymać. I teraz pisz na czacie, jakie auto. Ja specjalnie włączyłem ten czas, spokojnie. Lucek, zrób podróbkę Clarkson. Dobra, musimy wybrać jakiś samochód. Piszcie może tak, jakiś offroadowy, sportowy. Ja myślę, że może ten by się nadał, co? Malucha, go czajnik. Dobrze, to jest nasza Toyota czajnik, którą zrobiłem na offroad, że no w sumie to jest samochód offroadowy, nie da się chyba zrobić tego na coś innego. Chociaż przed chwilą zrobiliśmy furgonetkę na drift z silnikiem od Vipera, więc... teoretycznie wszystko jest możliwe. Dobra, mamy sobie samochód, który będziemy skakać na pociąg i musimy się utrzymać przez 3 sekundy. Zastanawiam się, jakby to dobrze zbadać. Pociąg jeździ sobie gdzieś w tym miejscu i on jedzie sobie tutaj gdzieś przez tunel. Wydaje mi się, że najlepiej będzie gdzieś tutaj na niego wskoczyć. Toyota Czajnik 2019 roczny. To wyzwanie będzie trudne. Oh shit! Szukać. Patrz, tu się nie da przeskoczyć. Spróbujmy może, potestujmy skakanie. Ty, patrz, nie da rady. Sprawdzicie w malowaniu fake taxi. Tomek Linek, dziękuję ci za donatik. Właśnie, ciekawe czy jest już malowanie do Transita. To moje ulubione. Ej, no bo kurde, nie wskoczymy na ten pociąg. Gdzie on nie jest? Dobra, wiecie co? Jedźmy go poszukać.
Ej, no dupa z tym pociągiem, ja bym zmienił na... Ale nie mogę zmieniać, to są wasze wyzwania, ja muszę robić je tak jak... Jakbym zmieniał sobie wyzwania, to by było bez sensu. Dawaj inny... Jedzie! Czekaj, bo tutaj jest ten. Sprawdźmy najpierw to miejsce. Sprawdźmy tu. Zobaczymy, czy da radę stąd skoczyć. Jedź, dziadu! Co jest kuźwa? What? Co on tam robi? What the fuck? Co? Ej, to wyzwanie chyba będzie bardzo proste, coś tak czuję. Moje pachy! Czemu nie mówicie, że jestem spocony? Ale pędzi, kurde! 200 km na godzinę! Wiecie co? To wyzwanie chyba będzie prostsze niż myślałem. Spoko być. Dobra, nacelujmy. Czekaj, czy on się porusza? Nie, stoi! Uwaga. Dobra, powiedzmy, że to było pół sekundy. God damn it! Raz, dwa, trzy. Jest! Wykonane! Dobra. Robimy następne rzeczy. Czyli co? Wykonaliśmy sobie wyzwanie od Regi. Fajnie. Daję ci lajka. Bardzo fajne wyzwanko. Koniec. Jakby. Także wyzwanie od widzów. Cztery najgorsze wyzwania od widzów. Wykonaliśmy. Jakby Pilpe50 jak zwykle pokazał klasę. Dał radę to wykonać. Fajnie,